Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro. Witam na kanale Grzegorz Wawro i na podcaście Grzegorz Wawro. Dzisiaj postanowiłem taki odcinek nagrać o bieżącej sytuacji związanej zarówno z nowym potencjalnym rządem, konsekwencjami tego rządu, jak również sytuacją taką, może nie, niekoniecznie w mojej partii, bo to są pewne rzeczy, o których nie będę mówił, ale będzie blisko tego w kontekście postawy, jaką ja postanowiłem zachować ewentualnie, gdybym zdecydował dalej się zajmować polityką i startować w kolejnych wyborach. Wcześniej jednak chciałem Was prosić o lajki, subskrypcje, komentarze do mojego filmu i wspieranie mnie właśnie w ten sposób na moim kanale. Kanał ten prowadzę, ponieważ chcę się z Wami podzielić moimi poglądami na sprawy moim zdaniem bardzo ważne, takie życiowe, politykę, na temat polityczne, społeczne. Na temat rzeczy bezpośrednio związanych z naszym takim życiem, jakością naszego życia. Także nie będę się dalej rozgadywał na ten temat. Posłuchajcie sami, się przekonacie. Wracając do tematu, więc dzieje się bardzo dużo, prawdopodobnie z dużym prawdopodobieństwem Donald Tusk będzie premierem, szefem rządu przy, przy nadchodzącej kadencji sejmu. Prawdopodobnie będzie to koalicja, właśnie mi tu kod przychodzi, Zibuś, ja cię bardzo kocham, ale dajże i idź sobie, no. nie, nie ten. Prawdopodobnie dojdzie do koalicji trzeciej drogi, czyli PSL-u i Hołowni oraz Lewicy i Rządów Donalda, Donalda Tuska i Platformy Naczyna no, Koalicji Obywatelskiej. Przepraszam, na no, sami widzicie chyba, co tu się dzieje i no i pewnie ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ja mam oczywiście z tym problem, żeby zrozumieć dlaczego do tego doszło, jakim cudem do tego doszło, z jakiego powodu ta frekwencja taka wielka była. To są wszystko rzeczy jeszcze, nad którymi pewnie wielu, wielu specjalistów będzie się... Tak Kotku, bardzo ci dziękuję. Tak właśnie o to mi chodziło. Dlatego cię karmię, dlatego ci jedzenie. Daje, żebyś właśnie w ten sposób mi tutaj pomagał. No więc oczywiście pewnie wiele, wiele osób, wiele środowisk wychodzi ze, ze zdziwienia, ze zdumienia, dlaczego do tego doszło, jak do tego mogło dojść. Nasza partia również. Nie jesteśmy. Konfederacja nie jest zadowolona z tego wyniku. Mamy swoje wewnętrzne problemy, o których nie będę mówił za bardzo publicznie. Nawet jeśli mi się pewne rzeczy nie podobają, to nie jest miejsce. Być może kiedyś skomentuję, kiedy już zapadną pewne decyzje. W sobotę jest, jest Rada Krajowa, chyba, i tam będą pewne, pewne decyzje podejmowane. Więc rząd, który prawdopodobnie powstanie będzie rządem niewątpliwie proeuropejskim. Proeuropejskim, jak bardzo tego nie wiemy, bo też nie wiemy w jakim stopniu pan Donald Tusk zmienił się od 2015 roku. On zmieniał się bardzo często, ja go pamiętam jako polityka wolnościowego, obiecującego niskie podatki i wolność gospodarczą. Potem, jako polityka bardziej socjalistycznego, już kiedy był premierem i bardzo proeuropejskiego, no potem jako szefa właśnie Rady Europejskiej, no to, to pamiętamy. Więc, no cóż, można powiedzieć, czas pokaże, natomiast oczywiście jestem pełen niepokoju, ponieważ całe to środowisko. Czy prawie całe to środowisko, bo może niekoniecznie PSL, wspiera te najnowsze pomysły Unii Europejskiej, związane głównie z integracją. To jest największy problem, jaki mam z tym nowym rządem: czyli bardzo duże poparcie i niestety też duża, duże poparcie ze strony społeczeństwa, które zagłosowało na tę partię, do polityki prowadzonej przez Unię Europejską. Głównie przez Niemcy związane z jeszcze większą integracją, odebraniem jeszcze większej ilości praw, możliwości prawa, weta i tak dalej, i tak dalej. Z czego wynika to, że ludzie tak łatwo wchodzą w to? Ja tego dokładnie nie wiem. Oczywiście mam swoje pomysły, polecam książki Rafała Ziemkiewicza, Hamnie zbuntowane, on tam trochę o tym chyba pisze czy strolowana rewolucja też tam, tam te wątki się przewijają to są takie które w tym momencie mogę wam, wam polecić z czego to wynika? No pewnie z jakichś kompleksów naszych narodowych, z, takiego, z takiej wiary u wielu naszych rodaków, że, że sami nie jesteśmy w stanie się rządzić, że ktoś musi tu przyjść i zrobić porządek. Nie chcemy sobie zdawać sprawy z tego, że jeżeli ktoś będzie nami rządził, to będzie nas po prostu wyzyskiwał. Tak? Bo nie ma tak na świecie, że oddajemy suwerenność i na tym zyskujemy. Nie zawsze tracimy zawsze. Wyobraźcie sobie, że macie dom i ktoś przyjmuje ten dom, jego własność, czy ma duży wpływ i wasza sytuacja w tym domu się poprawi, czy pogorszy? No raczej się pogorszy. To jest przerażające. Jesteśmy na, na etapie takim, jak Polska była mniej więcej w drugiej połowie XVIII wieku. Taki short nawet niedawno nagrałem, to polecam. A propos Liberum Veta. Właśnie, że to właśnie po zniesieniu Liberum weta doszło do najgorszych rzeczy i wszystkich trzech zaborów. Analogii jest bardzo dużo, jeśli chodzi o Targowice właśnie, bo, bo tam też byli Polacy, Szczęsne Potocki, tam Branicki, Kosakowski, Biskup i tam wielu innych, którzy, którzy wspierali, oczekiwali od Carycy Katarzyny, tam też były frakcje, które z strony Prus oczekiwały wsparcia, prawda? Ale to tylko taka dygresja, i tu jest podobnie, no, jakaś jest część Polaków, która, która chce koniecznie wezwać na pomoc Unię Europejską, żeby tu zrobić porządek. No, nie wiem, dla mnie to są zwykli zdrajcy. Nie, nie, nie zmienię zdania. Takich zdrajców należy traktować jak zdrajców. A społeczeństwo, które ich popiera, no jak się nie podoba, no to sobie wyjedźcie tam do tej pięknej Unii Europejskiej, ci, którzy popieracie. Jak wam się tu nie podoba, jeżeli sami nie chcecie mieć wpływu na to, jak nasz kraj będzie wyglądać, tylko chcecie, żeby Niemiec nam mówił, jak mamy żyć, jakie płacić podatki i Niemiec decydował, na co mamy te pieniądze wybrać. Wydawać, no to sobie jedźcie do Niemca i tam sobie żyjcie, a nie przyczyniacie się do upadku suwerenności przez Polskę. Tak? I wstydzicie, wstydzicie się Polski. To jest, to jest straszne. Wielu Polaków wstydzi się Polski. Mówi, że polskość jest chorobą jakąś, że za granicą nie mówią po polsku, bo się wstydzą. No i to jest Tu się wychowaliście, tu braliście wykształcenia, stąd pochodzą wasi rodzice macie z tym jakiś problem, no to wyjedźcie sobie stąd, tak? Nikt was tutaj nie trzyma, tak? Nie chcecie naprawiać, zmieniać Polski, to, 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 to naprawiajcie Niemcy w takim razie, albo Belgię, albo Hiszpanię, nie wiem, gdzie tam sobie chcecie, to jedźcie. A pozwólcie żyć ludziom tak, jak chcą żyć. Jeżeli jesteśmy Polakami, to żyjmy jak Polacy i zmieniajmy ten kraj, nasz kraj. Przepraszam, zawsze należy mówić nasz kraj, pamiętajcie. Jeżeli jesteście obywatelem takiego kraju, to nasz kraj. Więc pozwólcie nam żyć, zmieniać nasz kraj i decydować, w jakim systemie wartości chcemy żyć, a nie, nie narzucajcie nam swojego systemu czy systemu narzuconego Wam, nierzadko za pomocą dużych pieniędzy przez liczne fundacje niemieckie i nie tylko. Narzucacie nam system wartości, który jest obcy naszej kulturze tak? obcy, kompletnie z... poza tym jest beznadziejnie głupi i destrukcyjny. Tak? Związany z różnymi tam ideologiami na wiele liter i tak dalej, czy, czy niszczeniem Kościoła i tak dalej. Tak. Więc to jest niepokojące, że, że, że wygrała taka, taka opcja. Czy opcje i pocieszeniem jest to, że jest spora szansa, że to się nie utrzyma, ponieważ jest tak dużo tych frakcji frakcyjnych, że jest bardzo duża szansa, że, że to się rozleci, rozlezie się po prostu, i być może, być może wrócimy do jakichś bardziej rozsądnych rządów. Nie mam na myśli rządów PiSu, u bo, bo żeby było jasne, ja rządów PiSu wcale jakoś wyżej nie oceniam, tylko może pod innym kątem, negatywnie oceniam, prawda? PIS też wspierał te pomysły europejskie, niestety zrobił więcej szkody niż wszystkie rządy wcześniejsze razem wzięte, jeśli chodzi o integrację Polski z Unią Europejską. Premier Morawiecki podpisywał wszystko po prostu. Nie? Także uważam, że jesteśmy w bardzo niebezpiecznej sytuacji, w bardzo. W najbliższe miesiące pokażą, w jakim kierunku to zmierza. Mamy też problem tutaj z tym Światową Organizacją Zdrowia i tym traktatem pandemicznym, co jest koszmarem i, i też nie wiem, jak się nasz rząd zachowa. Obawiam się, że niestety też podpiszę to. To będzie kolejny, kolejna instytucja międzynarodowa, która będzie mogła decydować o nas, bez nas po prostu, nie? Tak, to pamiętajcie, o nas, bez nas. Będzie mogła nas w domach zamknąć, narzucić jakieś tam opłaty, kary, jakieś międzynarodowe instytucje będą mogły tu przyjechać i robić sobie, co będą chciały i tak dalej. Więc, więc warto się nad tym wszystkim głębiej zastanowić, a nie tylko słuchać głupot, idiotyzmów na tematy w ogóle nieistotne, które prawie nikogo nie dotyczą związane z, z jakąś tam seksualnością czy ciążą, prawda? Bo tak naprawdę to nie o to chodzi. To jest temat zastępczy, i ludzie, ludzie po prostu no dają się niestety sobą manipulować i, i to, to niestety Panie tutaj przodujecie w tym. Więc ja się nie cieszę z tych wyborów. Nie dlatego, że startowałem z listą federacji, tylko dlatego, że społeczeństwo niestety w tych wyborach się nie sprawdziło. Frekwencja była strasznie wysoka. Nagrałem shorta mówiąc, że powinna wynosić 33%. Dlaczego? Bo według badań Ibris. 67% poszło głosować przeciwko komuś, czyli z negatywnych pobudek. 33% poszło głosować za jakimś poglądem, ideą, z jakimś, jakimś pomysłem na Polskę. Więc 67% nie powinna iść do wyborów, jeżeli nie wie na kogo głosować, tylko głosuje z nienawiści, bo to jest destrukcyjne. Więc siedźcie w domach na czterech literach i. Pozwólcie iść do wyborów i decydować ludziom, którzy mają jakieś poglądy po prostu. Mają jakieś poglądy, pomysły, nieważne, w jakiej partii, ale wiedzą, dlaczego głosują. Więc jest to bardzo złe zjawisko i bardzo zły trend. Na szczęście historia pokazuje, że takie trendy potrafią się odwracać. I ja na to liczę, bardzo liczę. Inaczej nie zajmowałbym się polityką. Przechodząc do, do tematu właśnie tych różnych problemów takich, które tu są, powiem wam tak osobiście, zrozumiałem teraz po tych wyborach i po tym, co się dzieje też w obrębie mojej partii czy koalicji, tak ogólnie, bez szczegółów, że po prostu trzeba się nastawić na bardzo ciężką i długą pracę. Nie wiem, czy będę startował. Nie wiem, do jakiej partii będę należał, bo to się wszystko będzie decydować pewnie teraz. Czy w ogóle będę należał, tego też nie wiem. Ale wiem jedno, że czeka nas bardzo długa i ciężka droga, którą trzeba odbyć i że tylko ciężką, żmudną pracą będziemy w stanie przekonać jakąś trochę większą niż do tej pory część społeczeństwa do wartości wolnościowych. I powiedziałem sobie teraz po tych wyborach, że będę się trzymał twardo swoich swoich poglądów, będę się trzymał tego, w co wierzę, a wierzę w wolność człowieka, w niezależność i w prawdę w polityce, chociaż nie zawsze, bo umówmy się, polityka jest jaka jest, ale że należy dążyć do tych wartości. Nie należy z nich rezygnować. Nie, nie należy z nich rezygnować dlatego, że chcemy zdobyć więcej głosów. Bo za chwilę przestaniemy się różnić po prostu od tych, których teraz krytykujemy. Należy przekonywać ludzi do naszych idei i w ten sposób zwiększać poparcie, a, a, czyli zmieniać społeczeństwo. Polityka i politycy są po to, żeby zmieniać społeczeństwo, żeby poprawiać jakość życia ludzi, przekonując ich do swoich idei, a nie zmieniać się tak, jak społeczeństwo tego oczekuje, bo to jest największy mankament demokracji. Więc ja ze swojej strony nie zamierzam rezygnować ze swoich poglądów. Jeżeli będę startował, to będę głosił takie poglądy, jakie mam. Jeśli partia się zdecyduje mnie wystawić jeszcze kiedyś i ja się zdecyduję startować, to tylko pod warunkiem takim, że będę mógł być sobą. A nie będę mógł mówić to, co ktoś tam sobie, gdzieś tam sobie wymyśli, chyba że to będzie bliskie lub zbieżne z tym, w co ja wierzę. Bo nie przez przypadek wstąpiłem do partii, do której należy do partii Korwina, teraz nowa nadzieja. W dużym stopniu ze względu na pana prezesa Janusza Korwina Mikka, ale nie tylko, no bo tam jest więcej ludzi, to on mnie przekonał, którego śledzę i wspieram od bardzo dawna. I oczywiście mam świadomość jego wielu błędów, które popełnia, i problemów, które z tego wynikają, ale jednak jako jako taki nestor polskiego ruchu wolnościowego. No jest dla mnie człowiekiem wybitnym, po prostu, nie? tak uważam. I, i, I poglądy moje też nie we wszystkim się zgadzam, ale są bliskie właśnie jego poglądom. I to, co się teraz dzieje, przekonało mnie, że nie wolno ustąpić nawet na krok. Bo każde ustępstwo nasze w naszych poglądach w naszych wartościach, powoduje, że na to miejsce wchodzi po prostu lewactwo. Marksizm, komunizm, maoizm i tak dalej. Tak jak partia Razem na przykład. Więc to jest ciężka walka i wojna i tą walkę trzeba podjąć i trzeba walczyć ciężko. Ciężko walczyć, walczyć o każdego człowieka, o każdego wyborcę, stać, tłumaczyć. Jeśli trzeba będzie stać na ulicy i, i, i zaczepiać ludzi, rozmawiać z nimi. Jeśli nam zamkną usta na przykład poprzez cenzurę w internecie. Czego się spodziewam po Tusku akurat I, i, i jeżeli trzeba będzie, to trzeba będzie wrócić do sytuacji z lat 80., gdzie będzie się po prostu ulotki, bibułę rozdawać ludziom, tak? czy prasę podziemną, jeżeli to będzie konieczne. Nie wiem, czy będzie, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli będzie konieczne, bo zawsze, zawsze ktoś jest ktoś, do kogo to dotrze. Tak? Jest, jest zawsze jakaś grupa ludzi, którą da się przekonać i pamiętajmy jeszcze o jednym, że bardzo dużych zmian w historii ludzkości najczęściej dokonywała niewielka grupa zdeterminowanych ludzi. Więc ja bym chciał być osobą zdeterminowaną jeszcze bardziej niż jestem i chciałbym, żeby mnie też otaczali ludzie też zdeterminowani w tej, w tej walce o wolność, o to, żeby człowiek był człowiekiem. Żeby człowiek zachował swoją podmiotowość w tym świecie marksistów, leninistów i maoistów właśnie w Unii Europejskiej. W tym świecie Altiero Spinelli, którego pomnik stoi w Europarlamencie i chyba przy pracy czy przy ulicy też tego człowieka. Komunisty wyrzucony za trockizm z Partii Komunistycznej w Włoch, pamiętajcie o tym. I, I na podstawie jego traktatu w ogóle stwor, został stworzony projekt Unii Europejskiej, z, z traktatu z Ventotene. Więc, więc należy się przeciwstawić tym wariatom, tym szaleńcom, którzy chcą nam po prostu zrobić jedno z wielkie zOO, tutaj, tak? ZOO, w którym będą decydować, co będziesz jadł, ile będziesz jadł, ile będziesz mógł na wybiegu chodzić, w jakiej klatce mieszkać, ile światła używać, co jeść i tak ludzie wolni sami decydują o sobie i o taką rzecz chcę walczyć, jeżeli będę miał siłę, zdrowie i jeżeli będę miał z kim walczyć po prostu, nie? więc to tak chciałem wam powiedzieć i też liczę na to, że moja partia moja partia z uczestnictwa, w której do tej pory jestem zadowolony, żeby było jasne, zachowa swój wolnościowy charakter po prostu na to liczę, tego oczekuję jako członek tej partii i kandydat z miejsca szóstego z Krakowa w minionych właśnie wyborach. Chciałbym też moich widzów zachęcić do tego, żeby, żeby zastanowili się czasami czym jest wolność i czy warto z tej wolności rezygnować. Wolność jest trudna, ciężka, wymagająca, ale cza czasami trzeba po prostu z czegoś zrezygnować, żeby tą wolność zachować. Czy się opłaca? Opłaca się. Bo bycie wolnym człowiekiem jest dobre, tylko trzeba tego posmakować. Trzeba się tego trochę nauczyć, tak? Tak, jak wszystkiego w życiu. nie? To jest jak jazda samochodem pewnie, dopóki się nie nauczysz, to jest wydaje się straszna i niebezpieczna. Jak się nauczysz, to jest fajna i przyjemna pewnie, prawda? Czy jest to na rowerze, czy na motorze, czy latanie samolotem, wszystko jedno. Tego trzeba się nauczyć. Albo to jest jak picie kawy bez cukru. Na początku, jak odstawisz cukier, wydaje się okropne, ale potem już do cukru nie wrócisz, jak się nauczysz. Więc warto się nad tym zastanowić. Oczywiście ktoś powie, agitujesz tutaj do tej swojej partii. Agituję, tak, oczywiście agituję. no A co nam robić? Zachęcam do zapoznania się z naszym programem, zachęcam do poczytania trochę fajnych książek na te tematy. Zachęcam też do posłuchania pana Janusza ze zrozumieniem całych jego wypowiedzi, a nie tych wyrwanych z kontekstu. No i mam nadzieję, że będę mógł do Was jeszcze rozmawiać jako członek partii Nowa Nadzieja, czy tam, jak ona tam będzie, bo te nazwy się dość często zmieniają i, i będę mógł no, być dumny z tego, że należy do tej partii. Na to liczę i myślę, że tak będzie rzeczywiście, jeżeli rozwiążemy swoje problemy powyborcze. No i cóż mogę jeszcze powiedzieć? Nawiązując trochę do tego, co na początku było, w tej bardzo trudnej sytuacji taki oddech wolności, czyli taka, taka partia, czy taka koalicja, jak konfederacja, jest niezwykle potrzebna, bo to jest taki wentyl bezpieczeństwa, który dla ludzi, dla których ta idea wolności jest ważna, jest potrzebny. Jesteśmy głosem tych ludzi w Sejmie, nas będzie słychać, jest nas więcej będzie nas słychać. Mam nadzieję, że też w terenie się będziemy bardziej aktywować. Taki mam pomysł i do tego chcę przekonywać moich kolegów, żeby w okresie międzywyborczym też więcej, więcej do ludzi wychodzić po prostu. Bo tak trzeba, bo taki jest trudny czas i tak trzeba po prostu. Także będę kończył. Myślę, że podzieliłem się z wami z tym, z czym się chciałem podzielić. Miejmy nadzieję, że na koniec tego roku sytuacja będzie wyglądała bardziej optymistycznie, bo też pamiętajmy o sytuacji międzynarodowej, która nie pomaga nam teraz. prawda? Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. I jeszcze raz proszę o lajki i subskrypcje, i komentarz. Powodzenia.